Już po raz ósmy ulicami stolicy przeszedł warszawski marsz rotmistrza, który upamiętnił jednego z największych bohaterów nie tylko w dziejach Polski, ale i świata. Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, wysłannik generała Andersa do komunistycznej Polski, powinien być z całą pewnością otaczany najwyższym szacunkiem i stawiany za wzór dla młodych pokoleń Polaków. Chociaż możemy sobie powiedzieć, że to te młode pokolenia Polaków same sobie postawiły za wzór Witolda Pileckiego kilkanaście lat temu i te zmiany w Polsce, jakie zaszły w ostatnich latach, w jakimś sensie są owocem tej odwagi i tej odwagi także poznawczej młodego pokolenia, które samo znalazło swojego bohatera. Fakt, że na ochotnika udał się do niemieckiego obozu śmierci, a następnie stworzył tam ruch oporu i opracował raporty ujawniające piekło Holokaustu, stawiają go na pewno na piedestale czołowych bohaterów wspólnoty międzynarodowej. I to jest ten wymiar światowy czy międzynarodowy heroizmu i życia tego człowieka. Słusznie więc profesor Michael Foote zaliczył go do grona sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Niestety pamięć o nim bywa dla wielu niewygodna. Przypomnieć należy, że świat zachodni w jego świadectwa nie chciał wierzyć, a mimo tak wielkich zasług władze Polski Ludowe, posługując się fałszywymi zarzutami, wytoczyły mu polityczny proces i wymierzyły karę śmierci, pozbawiając życia w majestacie stalinowskiego prawa. Po śmierci jego ciało, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu innych polskich bohaterów, żołnierzy podziemia, zostało sprofanowane i ukryte w nieustalonym do dziś miejscu. Tym bardziej musimy działać na rzecz upowszechniania wiedzy o pełnej heroizmu i poświęcenia dla ojczyzny biografii rotmistrza, i to zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. I działamy. Bardzo wiele instytucji i ludzi dba o to w wolnej Polsce, żeby ta pamięć trwała, żeby to, co chciano zapomnieć, zasypać, ukryć przed narodem, żeby żyło i żeby budziło ten naród do pokonywania wszelkich przeszkód i do właściwego rozwoju. Pamiętać warto o rotmistrzu Pileckim tym bardziej, że jego wyjątkowość przejawiała się jeszcze w jednym ważnym elemencie. Potrafił łączyć bardzo wielu różnych ludzi ponad politycznymi podziałami. Tym mianownikiem wspólnym była Polska, czego najbardziej symbolicznym przykładem było zaangażowanie do działającej wewnątrz Auschwitz konspiracji zarówno przedwojennego socjalisty Stanisława Dibuła, jak i przywódcy ONR oraz Młodzieży Wszechpolskiej Jana Mosdorfa. Wielkie zasługi w przywracaniu pamięci o losach Witolda Pileckiego mają patriotyczne środowiska pozarządowe. W imieniu polskiego rządu gratuluję i dziękuję za organizację tego marszu Fundacji Służba Niepodległej, Stowarzyszeniu Koliber, Młodym dla Polski i Stowarzyszeniu Polska jest najważniejsza. To wasze środowiska. Od 8 lat, niezależnie od politycznej koniunktury, niezależnie od wsparcia instytucji publicznych lub też jej braku, konsekwentnie każdego roku gromadzą nas w tym miejscu, aby dać wyraz przywiązaniu do polskiego patriotyzmu, którego jednym z najwybitniejszych przedstawicieli był rotmistrz Witold Pilecki. Chcę również w imieniu polskiego rządu zapewnić, że rząd polski instytucjonalizuje pamięć o Witoldzie Pileckim i pamięć o tych bohaterach, dzięki którym Polska przetrwała mroczne czasy stalinizmu i PRL-u. I w tej chwili budujemy wiele instytucji, które niosą tą pamięć. Ale wasze wsparcie, mówię o młodym pokoleniu, o tych inicjatorach, tego marszu chociażby, jest wciąż potrzebne. Ale gdy mówię o tym, co robimy jako polscy politycy wybrani przez w postaci demokratycznego wyboru narodu, to trzeba wspomnieć, że powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na Rakowieckiej,
powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W listopadzie tego roku, na stulecie niepodległości Polski, to Muzeum w Ostrołęce Żołnierzy Wyklętych będzie otwarte. Powstaje także wiele innych instytucji muzealnych. W tym miesiącu podpisujemy umowę o budowie Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski, 33 miesiące od maja 2018 będzie gotowe, łącznie z ekspozycją. Tam też będzie godna ekspozycja mówiąca o żołnierzach wyklętych i o rotmistrzu Pileckim, tak jak przywrócono mu także pamięć w innym muzeum, Muzeum II Wojny Światowej, które udało się przez wolną Polskę odzyskać. Działa także cała sieć instytucji naukowych, no od niedawna, więc ten plon dopiero się tworzy, ale takie ośrodki jak Ośrodek Badań nad Totalitaryzmem imienia Witolda Pileckiego czy Instytut Solidarności i Męstwa powstały w styczniu w tym roku, zaczynają działać i zaczynają odkrywać te karty historii, które dotychczas były zakryte. I wreszcie w Ostrowi, w mieście rodzinnym żony Witolda Pileckiego, powstaje Muzeum Rodziny Pileckich. Na koniec muszę powiedzieć, że jestem pewny, że wierni tej pięknej tradycji, w tym, a może jeszcze większym gronie, spotkamy się tutaj za rok i te marsze Pileckiego, które zaczęły się od oddolnej inicjatywy, będą coraz silniejsze, coraz liczniejsze i także takie normalne, jak są. Lokalne, bezpośrednie, dla nas wszystkich, w dzień, w którym moglibyśmy spędzić przy grillu gdzieś w weekendzie, są po prostu ważne. I dziękuję Państwu za to, że jesteście. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!